rozruba! Zarczycie jak wamy! Zobaczmy, no, kto się wziął za łapę! Nadszedł czas na rozpoczęcie zmagań w grupie 11. A oto wojownicy. Niebezpieczny łowca smoków, silny i chciwy osiłek, Beef. Zaś po przeciwnej stronie areny czeka nauczyciel walki bronią białą, rycerz pod dowództwem Garonda, Kerolot. Walka. Już dawno nie dostałeś po zębach, co? Za dużo gadasz, jak na mój gust. Pora, żeby ktoś cię uciszył. Porozwalają sobie łby! Tak to się powinno robić! Całej siły! Dobra, że znikasz! Wykończ go! Wal z całej siły! Daj z siebie wszystko! Na co czekasz? No dalej! Na co czekasz? I o to chodzi!
Tak to się powinno robić! Wychodź go! Na co czekasz? Tak, trzymaj! Pokaż dalej! No wygódź go! Całej siły! Mocniej! No wygódź go! Tak, trzymaj! Wygódź całej siły! Wykończ go! Tak, trzymaj! Pokaż swoje siły! Daj mu dalej! Pokaż mu! Tak, to się powinno robić! Pokaż mu! No, wykończ go! Dalej! To się powinno robić! No, wykończ go! Dalej! Wykończ dalej! Siły. Całej siły! Pokaż mu! Tak, trzymaj! No dalej! Mocniej! Wykończ go! Tak, trzymaj! Nieźle. Całkiem nieźle. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Och, moja głowa. Stary, masz niezły cios! Beef, pomimo ograniczonego zasięgu swojego topora, zdołał pokonać Kerolota i zdobyć swój pierwszy punkt w zawodach. Tymczasem już jutro kolejna walka w grupie 11. Bandyta z Jarkendaru, Skinner, zmierzy się z członkiem Wodnego Kręgu i weteranem fazy eliminacyjnej, Orlanem. Do zobaczenia!